Od rana członkowie Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego przypominają o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przypominamy o rocznicy Powstania Warszawskiego, zachęcamy, żeby tą rocznicę uczcić. Rozpoczęliśmy dzisiaj o godzinie 9 na rynku w Kamiennej Górze. Zgodnie z planem miała być mobilna stacja krwiodawstwa. Chcieliśmy ludzi zachęcać do przelania krwi w rocznicę Powstania, w ten sposób, żeby oddać hołd tym, którzy za nas przelewali krew 72 lata temu. Niestety z powodów chorobowych autobus nie dojechał, mimo wszystko działamy, rozdajemy ulotki, opaski odblaskowe, pytamy ludzi, czy wiedzą, jaka dzisiaj rocznica. Zachęcamy do przyjścia o godzinie 17 na godzinę W na rondo w Kamiennej Górze, gdzie też planujemy jakby ciąg dalszy, tam będzie upamiętnienie, jak zawieją syreny, rozwiniemy flagi. Zablokujemy na chwileczkę ruch, odpalimy biało-czerwone świece dymne. Będą z nami również kombatanci Narodowych Sił Zbrojnych, którzy przyjechali do Kamiennej Góry, aby o godzinie 17:30 złożyć kwiaty na mogile powstańców warszawskich, która znajduje się w parku przy ulicy Księcia Bolka I. Młodzi historycy pracujący w podziemnej trasie turystycznej Arado w Kamiennej Górze przygotowali natomiast tematyczne scenki i zwiedzanie tuneli związane z 72. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Po raz piąty podziemna trasa turystyczna przygotowała specjalną trasę pokazującą odbicie naszego obiektu. Tak naprawdę zdobywamy Warszawę poprzez Kamienną Górę. Nasi turyści, którzy będą zwiedzać podziemną trasę turystyczną, będą mogli wcielić się w żołnierzy AK, żołnierzy, którzy walczyli podczas Powstania Warszawskiego. Przede wszystkim wcielamy się w rolę tych podziemnych żołnierzy, tak, którzy walczyli podczas Powstania Warszawskiego. Na naszych rękach, tak, na naszych ramionach będą opaski. Na obiekcie po raz kolejny zawieszamy flagę z oznaczeniem Polki walczącej. Tak będzie wyglądała cała inscenizacja, która w środku. Oczywiście nie będziemy zdradzać tego, co będzie tam w środku, strzelanina i tak dalej. Tak wygląda.